YouTube stał się prawdziwą perełką biznesu, gdy wprowadził opcję YouTube Partnership. Działa ona na prostej zasadzie: wyświetlenia filmów plus ilość subskrypcji równa się kasa. Ale czy da się zarobić prawdziwe pieniądze grając tylko w gry? Wychodzi na to, że tak. A oto dowody. Rokalony 2K, czyli stary koleś grający w gierki, ma 3 300 000 wyświetleń za ostatnie 30 dni oraz 845 376 subskrybentów. W przeliczeniu według stawki, jaką YouTube mu płaci, w tym miesiącu zarobił około 3900 zł. Ale czy takie dobre warunki mają tylko Polacy? Oczywiście, że nie. Weźmy jako przykład szwedzkiego uzależnionego od gier fanatyka, PewDiePie. Aktualnie ma on 34 924 354 subskrypcje, a w minionym miesiącu jego filmy zostały obejrzane około 156 milionów razy. Co oznacza, że zarabia on około 400 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli tyle co prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Barack Obama rocznie. Jak widać, YouTube jest już bardzo interesującą ofertą pracy dla ludzi, którzy chcą zdobyć pieniądze szybko, bezpiecznie i przyjemnie. Ale czy wystarczy tylko nagrać filmik i czekać na nagły przypływ kasy? Niestety, jest kilka warunków, które musisz spełnić, aby twój film przyniósł ci zarobki. Po pierwsze, musisz mieć mikrofon. Filmiki robione głosem z Iwony są słabe. Po drugie, musisz mieć dobry komputer. 16 GB RAM-u i procesor 5,6 GHz powinien na początek wystarczyć. Po trzecie, musisz wrzucać filmiki często. 4 razy dziennie na początek. Po czwarte, musisz mówić po angielsku. W Polsce i tak nikt cię nie obejrzy. Po piąte, musisz organizować transmisje na żywo, najlepiej 72-godzinne. Po szóste, musisz znać znanych YouTuberów, inaczej nie masz szansy na nawet 301 wyświetleń pod filmem. Stosując te 6 złotych rad, zarobisz swoje pierwsze pieniądze na YouTube. Oczywiście, jeżeli zostaniesz przyjęty do programu YouTube Partnership, a to jest trudne. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na napis koniec.